Andre & Marco, ekskluzywny salon kosmetyczno-fryzjerski. Andre & Marco, Lublin, ulica Okopowa 12. Telefon 510-160-403, czynne codziennie od 8 do 20. Czekamy właśnie na Ciebie. Wieczorek przy mikrofonie, kolejny gość w studio ze mną, człowiek, którego staram się zaprosić do studia od dłuższego czasu, ale jest zabiegany jako polityk, ale dzisiaj o polityce rozmawiać nie będziemy. Ze mną w studiu Krzysztof Hetman. Witam Cię, Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zabiegany jako polityk, ale nie tylko, bo zabiegany jako też ojciec, mąż, syn i tak dalej. Tych obowiązków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie tylko polityka jest w życiu polityka. Właśnie dlatego zaprosiłem Cię do studia, żeby nie rozmawiać o polityce, ale pokazać twarz polityka zupełnie i jakby inną, niepolityczną, taką właśnie ludzką. I od tego chciałbym zacząć, Krzysztof. Mamy taką? Tak mi się wydaje. A nie macie? To cieszę się, to się cieszę. Ja przynajmniej taką widzę, mam nadzieję, że w tej kwestii mnie poprzesz, że macie taką właśnie inną twarz i oglądając wszystkie programy właśnie polityczne, zastanawiałem się, jak pokazać was z drugiej strony, żeby człowiek, który was ogląda, nie kojarzył tylko z garniturem, nie kojarzył tylko z tym, że wypowiadacie jakieś kwestie, które związane są czy gospodarką, czy polityką, ale że też potraficie mówić o czymś innym. Dlatego z tobą chcę porozmawiać o pasjach twoich, o tym, co lubisz. Powiedziałeś mi przed wejściem do studia, że wakacje na żaglach. Świetna sprawa. Jak to się stało, że zacząłeś żeglować? W bardzo prosty sposób. Byłem dość mocno rozrabiającym chłopakiem za młodu. Ojciec szukał sposobu, żeby mnie utemperować. I wysłał mnie, to chyba miałem wtedy 11 albo 12 lat, wysłał mnie na obóz żeglarski, tutaj niedaleko nad Jezioro Piaseczne na naszym pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Taka sekcja. Kuźnia żeglarzy. Tak, sekcja Antares, wtedy Akademia jeszcze Rolnicza, Ośrodek Akademii Rolniczej, dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy. No i pojechałem na taki skoszarowany obóz żeglarski, gdzie była pobudka rano, gdzie była rano gimnastyka, rozruch. Później był apel podniesienia bandery, następnie było śniadanie. Później były zajęcia praktyczne albo była wachta służbowa. Wszystko pod zegarek przez cały dzień, łącznie z wykładami teoretycznymi wieczorem i taki skoszarowany obóz bardzo mi się spodobał i połknąłem, połknąłem bakcyla i od tamtej pory żegluję, łącznie z tym, że później jeździłem nad to Piaseczno jako instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego. Później było morze, no i tak. I rozumiesz, jakieś większe uprawnienia, bo powiedzieliśmy, że teraz byłeś na wakacjach na jachcie w Hiszpanii, bardzo fajnie, na Morzu Hiszpańskim. W Grecji. W Grecji, tak. W Grecji. Specjalnie to powiedziałem, bo akurat rozmawialiśmy na temat mylenia języków hiszpańskiego z greckimi. W każdym bądź razie rozumiem, że jesteś kapitanem, tak? Nie, uprawnień kapitana nie mam, ale mam uprawnienia sternika morskiego i mogę do odpowiedniego powierzchni żagla pływać po morzach i oceanach samodzielnie. Dobrze, to teraz ja zadam Ci takie, powiedziałem, że nie będzie polityki, ale jednak aż mnie kusi. Załóżmy, masz statek, czy tam żaglówka, tak? Bo nie wiem, czy jachtem pływasz, tak? Jacht, 10-osobowy, załóżmy jako polityk. Kogo byś z polityków zabrał na taką wycieczkę? Czy jest wycieczkę? No taką, wiesz, pożeglować. Czy są takie osoby, które twoim zdaniem spokojnie przez 10 dni można nie rozmawiać o polityce, a z jakimś politykiem popływać? Zabrałbym polityków z każdej opcji politycznej, bo jachting, żeglarstwo ma to do siebie, że jesteśmy na bardzo małej przestrzeni, na bardzo małej powierzchni przez 10 dni, zdani na siebie, z wodą nie ma żartów. Tylko głupi nie boi się wody, więc trzeba się pilnować nawzajem. Musi być jakaś hierarchia, musi być jakiś kapitan, jacyś oficerowie. Ktoś musi wykonywać polecenia, ale przede wszystkim to jest doskonały czas do tego, żeby porozmawiać, poznać siebie, podyskutować. I jak nawet komuś nie odpowiada, to nie ma takiej możliwości, żeby wyjść i trzasnąć drzwiami. Więc, a co się ostatnio zdarza, tak? Podsunąłeś mi teraz naprawdę kapitalny pomysł. Trzeba byłoby wsadzić na taki jacht
zawodników z każdej opcji politycznej, bo może to byłoby miejsce i czas na to, żeby znaleźć jakąś nić porozumienia, jakiś wzajemny szacunek i to byłby czas na taką dobrą rozmowę o naprawdę ważnych sprawach, bo trochę pół żartem, pół serio, ale faktem jest, że dzisiaj z tym mamy w Polsce największy problem z szacunkiem wobec siebie. Tak. I z brakiem, absolutnym brakiem umiejętności jakiejkolwiek dyskusji i rozmowy. Krzysztof, jesteś w tym momencie jakby w części chyba za granicą jako europoseł. To tam, czy bardziej przebywasz w Polsce? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo wszyscy uważają, że jestem wyjechałem w ogóle do Brukseli. A to nieprawda. Parlament Europejski pracuje trochę inaczej niż nasz parlament, ponieważ on pracuje w systemie tygodniowym. Co tydzień pracujemy w parlamencie. Nie mamy takich posiedzeń, tak jak to wygląda w polskim Sejmie. I nocnych na pewno raz macie. Na jakiś czas. Nie, zdarzają się także, ale pierwsza 30, druga w nocy to jest maksimum, co może być, chociaż tam jest trochę inna kultura pracy, tam wszystko jest zaplanowane bardzo dokładnie na pół roku do przodu, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś to coś zmienił. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że ja jestem tam w każdym tygodniu, od poniedziałku do czwartku, absolutnie w każdy weekend jestem tutaj na miejscu w Lublinie, jestem w województwie lubelskim w terenie, zresztą można mnie w Warszawie spotkać chociażby raz na jakiś czas w niedzielę w jednej ze stacji telewizyjnych albo na szklanym ekranie. Więc dzielę ten czas pomiędzy Lublin i Brukselę z przewagą Brukseli oczywiście, no bo to jest moje miejsce pracy. Tak. Tam wykonuję swoją pracę i obowiązki, ale tych obowiązków mi tutaj także nie brakuje. Tutaj mam swoje biuro, tu spotykam się z ludźmi, tu jeżdżę po gminach, po terenie województwa lubelskiego. A powiedz mi tak, jak nas widzą na zachodzie, bo czy ta jakby spostrzeganie nas jako Polaków zmieniło się przez ostatnie 2 lata, czy generalnie nic się nie zmieniło, taki sam mają na nas, znaczy pogląd na nas Polaków? To wygląda? To nie jest sytuacja zero-jedynkowa, dlatego że Polacy mają cały czas bardzo dobrą opinię w wielu krajach. Przede wszystkim poprzez pryzmat tego, że są bardzo sumienni, bardzo pracowici, wykonują świetnie swoje obowiązki i zarówno ci, którzy pracują tam w gospodarstwie rolnym i ci, którzy pracują w jakiejś fabryce, ale co cieszy, jest coraz więcej ludzi, którzy zajmują stanowiska kierownicze, którzy pracują za biurkiem, zresztą nomen omen to był jeden z powodów i argumentów tych, którzy nawoływali do Brexitu w Wielkiej Brytanii, bo to właśnie migracja wewnątrz Unii Europejskiej spowodowała między innymi wyjście Wielkiej Brytanii, ponieważ Polacy nauczyli się języka, są mobilnym, inteligentnym narodem, dobrze wykształconym, zaczynali od tych najprostszych zajęć, to prawda, ale wielu ambitnych, tych, którzy dostali szansę, wykorzystali ją. Dzisiaj zajmują stanowiska kierownicze i faktycznie stanowią konkurencję dla rodowitych Brytyjczyków. Czyli jak nie mogą sobie poradzić, to stwierdzili, że będzie Brexit, tak? Z Polakami. Między innymi tak. To synonimem imigranta w Wielkiej Brytanii jest Polak. Synonimem imigranta w Wielkiej Brytanii jest Polak. I sytuacja wygląda w ten sposób, że Polacy mają naprawdę dobrą opinię w Unii Europejskiej. Niestety nasz rząd i dzisiejsza większość parlamentarna już takiej dobrej opinii nie ma. Właśnie o to mi chodziło. Są posądzani, ale ludzie to widzą. Ludzie potrafią to rozróżnić. Ludzie widzą dokładnie w Unii Europejskiej, że część polskiego społeczeństwa, jakaś część radykalizuje się, ale nie jest to żadnym nowum w Unii Europejskiej, bo taka sama radykalizacja następuje w innych krajach, wśród młodych ludzi szczególnie. U nas także widzą zachodzące te procesy, ale potrafią rozróżnić Polaków od dzisiejszej większości parlamentarnej i to jest znacząca różnica w postrzeganiu.
Powiedz mi teraz tak, jeżeli odejdźmy na chwilę od polityki, od postrzegania Polaków, powiedz mi tak, jakbyś miał dać receptę Polakom młodym, którzy próbują startować w dorosłe życie, to bardziej teraz polecałbyś Polskę, to co tu się dzieje, czy żeby właśnie wyjechać za granicę do innych krajów, nauczyć się tam tak jak tam się pracuje i wrócić. Jaką byś miał receptę na przykład dla młodych ludzi? Często pytają mnie młode osoby, co zrobić? Czy tu startować, czy tam? Twoje doświadczenia są i tu, byłeś marszałkiem, miałeś różnego rodzaju możliwości patrzenia na to. Jesteś teraz na zachodzie, widzisz jak to się rozwija. Jak rozpocząć taką ścieżkę kariery dla takiego młodego człowieka? Czy lepiej tu próbować od podstaw, czy tam się nauczyć i wrócić? To jest indywidualna decyzja. Z pewnością zawsze będzie mi bliższe sercu, jeśli ktoś może się realizować zawodowo, jeśli może ktoś się realizować swoje marzenia o dorosłym życiu tutaj w Polsce, to absolutnie powinien to robić tutaj na miejscu. Jeśli ktoś chce, i to jest też jedna z wielkich wartości dzisiaj naszej obecności w Unii Europejskiej, że możesz pojechać do tych 26 krajów i podjąć tam legalnie pracę bez wizy, bez problemów na granicach i tak dalej, i tak dalej. Możesz pojechać, podjąć tą pracę legalnie, tam złapać to know-how, złapać znajomość języka obcego, poznać nową kulturę. To jest fantastyczna sprawa, to daje zupełnie inne spojrzenie, poszerza horyzonty. Ideałem by było, gdyby taka osoba, gdy już zdobędzie te wszystkie nowe umiejętności, kompetencje, wróciła tutaj do Polski. Różnie z tym bywa. Tak. Różnie z tym bywa. Ja powiem po sobie. Ja miałem też epizod w życiu, kiedy pracowałem w Warszawie, w ministerstwie. Wróciłem tu zupełnie innym człowiekiem. Ja pojechałem z Polski Wschodniej w przekonaniu takim, bo tak się nas tutaj kształtuje w Polsce Wschodniej, na tak zwanej, tak jak to się mówi gdzie indziej, ścianie wschodniej, żeby tak. Tu się nic nie ma prawa udać, tutaj nie zrobisz kariery, tutaj nie ma żadnych możliwości. Tak. Jest trudniej, to prawda, jest trudniej niż we Wrocławiu, do którego często się porównujemy, chociaż nie powinniśmy, bo chociażby nawet samo położenie naszych zupełnie, miast zupełnie, tak. Jest zupełnie inne, tak. I daje zupełnie inną przewagę konkurencyjną dla młodych ludzi. Ale gdy pojechałem do Warszawy, okazało się, że jestem taki sam jak wszyscy inni, wcale nie jestem gorszy. I nie mam łatki wschodniej. Tak jest, walką, ambicją, pracowitością, można wyrobić sobie opinię, pozycję. Ale gdy wróciłem tutaj z Warszawy do Lublina, uważam, że byłem zupełnie innym człowiekiem, miałem zupełnie inne spojrzenie na region, na Lublin, na to, co nas wszystko otacza. I mam teraz takie poczucie, pracując w Brukseli, że znowu poszerzam horyzonty, uczę się nowych rzeczy i wcześniej czy później wrócę do tego Lublina. Może nawet wcześniej niż później, niż się niektórym wydaje. I znowu będę zupełnie innym, znowu innym człowiekiem. Także to są indywidualne decyzje. Trudno komukolwiek coś poradzić. Zawsze będzie mi bliższe, jeśli to jest możliwe, niech próbuje się realizować tutaj. Ale z pewnością dzisiaj w tak zglobalizowanym świecie, w tych procesach, które tak zachodzą, umiejętność rozumienia świata, tego, co się dzieje poza granicami naszego kochanego kraju, takie epizody związane z wyjazdem za granicę są super, ale tego nie trzeba odkładać już tylko i wyłącznie na moment, kiedy szukamy pracy, ponieważ właśnie Unia Europejska oferuje mnóstwo fajnych rzeczy w trakcie kształcenia się. Jest Erasmus Plus. Dokładnie. Można wyjechać, z tego skorzystało już setki tysięcy, jak nie miliony młodych ludzi w Unii Europejskiej, kiedy można na pół roku pojechać na rok na inną uczelnię do Chorwacji, do Wielkiej Brytanii, i do zobaczyć, jak tam kształcą. Do Hiszpanii. Tak, jaka kształci kultura, się, pracuje się, uczy się człowiek języka. Dzisiaj ta możliwość poznania tej innej kultury, złapania języka, nowych umiejętności, kompetencji, nowych znajomości
przesunęła się dla młodych ludzi dużo wcześniej niż ja to w ogóle, niż my to w ogóle nie mieliśmy takich no nie, nie, możliwości. Nie, były nie. Wizy, to tak. Było w ogóle nieosiągalne było, żeby pojechać na jakąś uczelnię studiować, bo koszty były olbrzymie. W ogóle wyjazd za granicę był bardzo utrudniony. No był bardzo trudny. Ja pamiętam, bo jeździłem do pracy w Wielkiej Brytanii, pamiętam jak to wyglądało, jak płynąłem promem do Dover, jechaliśmy autokarem, jak pierwsze spotkanie było z immigration officer. Niezapomniane wrażenia. Młodzi ludzie dzisiaj tego nie wiedzą, nie znają. Tego dla nich to jest w ogóle abstrakcja. Tak, dokładnie. Więc konkluzja jest taka, że można to know-how, te nowe umiejętności, poznanie nowej kultury przenieść jeszcze na etap kształcenia się, nawet w szkole średniej, czy na etapie na studiach. Ale jednym słowem, podsumowując, można powiedzieć naszym młodym, którzy pochodzą z Lubelszczyzny, żeby nie martwili się, że są dobrze wykształceni, że gdziekolwiek będą próbowali, o ile będą uparci, o ile będą chcieli osiągnąć sukces, to się uda. To nieważne, że jesteśmy ze ściany wschodniej, rozumiem, bo twój przykład właśnie to chyba pokazuje. Ale tak? To nie tylko mój. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy pracują w wielu ciekawych, fajnych miejscach. Udało im się. Problemem jest to, że kiedyś nazywało się ciągle nas tą Polską B. Tak, niestety. Ja to mówiłem już wiele, wiele lat temu, że to w pewnym sensie odkłada się gdzieś tam z tyłu głowy takiemu człowiekowi, który wyrasta w przekonaniu, słyszy wszędzie, że żyje w Polsce B. A proszę zwrócić uwagę na to, jakie, może z mojej strony to uproszczenie jest, ale ja już wielokrotnie na to zwracałem uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że każde dziecko w tym kraju, które ma już 6 miesięcy, każde dziecko, niemowlak 6-miesięczny wie, co to jest B. Jak się mówi do dziecka, to jest B. Nie wolno tego dotykać, nie ruszaj tego, to jest niedobre. Masz rację. Każdy to w tył głowy każdy może Polak, niestety każdy Polak, zostawać. Każdy Polak, każda, już będąc takim bardzo tutaj każda Polka i Polak wie dokładnie, co to znaczy B. Jeśli my sami, ja z tym walczyłem przez wiele lat, żebyśmy przestali mówić B, bo tak, odkłada się to w umysłach młodych ludzi, oni mówią, musimy stąd wyjechać, bo tu jest Polska B, tu się nie ma prawa nic udać, ale proszę zwrócić też na uwagę na to, na kwestię przedsiębiorców, inwestorów, tak, jeśli ktoś jest we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, szuka nowego miejsca do zainwestowania, i słyszę o jakiejś Polsce B, to on ma też z tyłu odłożone, że no Polska B to... To raczej nie, lepiej inwestycje robić zupełnie w innej części zupełnie kraju, tak. Miejscu. Tu jest Polska Wschodnia, tu jest, mamy takie same szanse, nie takie same możliwości, takie same szanse jak wszyscy inni, możliwości mamy inne, bo wiele słabsze i trudniejsze, ale przełamujemy te bariery konkurencyjne od wielu, wielu lat. Tutaj za sprawą i samorządu województwa, i w ostatnich latach, no każdy może to zobaczyć, doskonałą robotę robi prezydent Krzysztof Żuk, bo tak jest. No już nikt nie może zaprzeczyć, że tak jak Lublin się zmienił, to zmienił się za jego kadencję. Nie poznają ludzi. 2 lata, co nie byli, 3 lata, 4, 5, przyjeżdżając mówią, że zupełnie inne miasto. Więc jeszcze dużo nam brakuje. To prawda, nie jest kraj mlekiem i miodem płynący, ale nie jest tak źle, jak sami czasami, to mnie najbardziej boli, że sami to przedstawiamy. Krzysztof, na koniec. Wakacje były już na jachcie, a jak Krzysztof Hetman odpoczywa, jeżeli nie pływa? Są jeszcze jakieś pasje takie, które dają ci taki luz, odpoczynek, odreagowanie od tego, co zawodowo robisz? No, córki. Absolutnie. Ze starszą córką oglądam, ona mnie namawia do oglądania filmów, bo jestem ciągle w niedoczasie, a poza tym... Czyli nadrabiasz. Ona ma kilkanaście lat. Ona ogląda specyficzne kino, tak. Które okazało się, że mi nawet bardzo pasuje. Chodzimy razem do kina i mamy z tego wielką radochę. Oglądamy różne rzeczy w internecie. No i jeszcze mam taką kilkulatkę, dla której odkrywam świat i to jest kapitalna sprawa. A druga sprawa, gotowanie.
No proszę. Uwielbiam gotować, to jest fantastyczny Zaskoczyłeś mnie w tym momencie, powiem ci szczerze, bo to jest taka sama moja pasja, ja tak samo odpoczywam i z córką, i generalnie, i przy gotowaniu, więc ja tak na koniec, to może jeszcze mam pewien pomysł. Wczoraj u mnie były doskonałe na kolację placki z cukinii, rozumiem, że sam robiłeś. Naturalnym, czak, czosneczkiem, super, super. Koperek, a dzisiaj pewnie będę uzdrowiony. Mam dla ciebie drugą propozycję, bo tego też jeszcze nikt nie robi. Może gotowanie polityków. Przy tym też się fajnie rozmawia, fajnie się dyskutuje i tam też tylko noże czasami trzeba będzie schować oczywiście i może to też był sposób na komunikację lepszą. Zróbmy inaczej, to ja się zapisuję jako pierwszy do twojego nowego programu, dobrze, gdzie będziemy wspólnie gotować. Ale super, bardzo się cieszę i tym akcentem chciałem ci podziękować. Gościem moim był Krzysztof Hetman, a to był program Wieczorek przy mikrofonie. Dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru w takim razie.